i chciałam bardzo serdecznie powitać prelegenta Władysława Żagana, który opowie o karcie w Cieszynie. Sądzę, że temat bardzo, bardzo Państwa zainteresował, skoro jest tak liczna obecność, z czego bardzo się cieszę. I przy okazji od razu zaproszę za miesiąc. Za miesiąc mamy, starzy bywalcy wiedzą, że jest to zawsze trzeci wtorek miesiąca, zawsze w tym miejscu, zawsze o 16:00, zawsze inny prelegent. Za miesiąc akurat będę ja miała opowieść o swojej nowej powieści, która tyczy walki o prawa kobiet. Która toczyła się ponad 100 lat temu. Zapraszam, a teraz wszyscy będziemy, sądzę, z wielką przyjemnością słuchali wykładu. Dzisiaj przyjrzymy się głównie cieszyńskiemu katowi, czyli rzemieślnikowi, jak już wielokrotnie zostało wspomniane, ale też warto zauważyć urzędnikowi miejskiemu, bo był nie tylko rzemieślnikiem, ale też właśnie miejskim urzędnikiem. Był de facto płacony bezpośrednio z kasy miasta i miasto Cieszyn od średniowiecza posiadało przywilej karania śmiercią. Nie każde miasto mogło sobie na to pozwolić, nie każde miasto też mogło utrzymywać swojego własnego kata. Stąd też dużo będzie w trakcie wykładu powiedziane o tym, że ten cieszyński kat był wypożyczany niejednokrotnie do innych miast, najdalej to chyba do Tręczyna, gdzie udało się znaleźć wzmianki o właśnie cieszyńskim kacie, gdzie też świadczył swoje usługi, więc moglibyśmy go nazwać współcześnie freelancerem, który po prostu jeździł też i dawał show, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, bo rzeczywiście taka egzekucja publiczna na rynku gromadziła tłumy. Mogę powiedzieć, że ludzie nie mieli telewizora, nie oglądali horrorów, więc przynajmniej w czasie egzekucji mogli pooglądać sobie, jak tam się głowy turlają po rynku cieszyńskim, chociaż oczywiście może trochę sobie z tego żartuję, prawdą jest, że władza chciała, żeby mieszczanie, chłopi czy wszyscy w mieście oglądali tego typu egzekucje, żeby wystrzegali się podobnych błędów, podobnych zbrodni, jakich dopuścili się skazańcy, więc to też miało oczywiście swój element odstraszający potencjalnych zbójów, zbójców, rozbójników i innych drobnych tam złodziejaszków i rzezimi. Właściwie to trzeba się było dobrze urodzić, bo było to rzemiosło dziedziczne i najczęściej katowie rekrutowali się już z takich typowych rodów katowskich. Oczywiście oni pobierali nauki u innych katów. Wtedy kat wysyłał swojego syna gdzieś do innego miasta. Oni normalnie, tak jak inne cechy rzemieślnicze, musieli odbywać tak zwaną wędrówkę, musieli praktykować u innych mistrzów. No i właściwie chodziło o to, żeby wyspecjalizował się w tym swoim rzemiośle, no bo przy odcinaniu głowy, gdyby została ona choćby na kawałku skóry czy żyły, no to spartaczył robotę i miasto mogło mu nie zapłacić, więc musiał się nauczyć, w jaki sposób te głowy ścinać, ale też musiał się nauczyć, że w trakcie tortur po prostu tak zadawać ból, tak torturować, żeby ten coś nie wyzionął ducha na torturach, więc to też oczywiście, gdyby skazaniec wyzionął ducha na torturach, to też było oczywiście złe. Właściwie do XVI wieku na cieszyńskim rynku, a później od XVI wieku, kiedy zbudowano już szubienicę miejską, która wznosiła się nad miastem na tak zwanej szubienicznej górze, no to rzeczywiście czarnym chodnikiem prowadzono takiego skazańca, gdzie przy kapliczce skazańców mógł wznieść ostatnią modlitwę w swoim życiu, no i później już na szubienicznej górze wykonywano na nim wyrok. Co do lokalizacji Szubienicznej Góry, to oczywiście trwają cały czas spory, bo jedyna grafika Meriana, która przedstawia tą Szubieniczną Górę, to najprawdopodobniej jest ta góra przesunięta nie w tym miejscu, w którym znajdować się powinna. W ogóle kat dorabiał sobie, sprzedając później te części ciała ludzkie, na przykład czarownicom, więc on prowadził ten czarny rynek, a skoro czarny rynek, to i jego żona zajmowała się taką trochę ciemną stroną Cieszyna, mianowicie prowadziła domy publiczne, bo kat mógł sobie w ten sposób dorabiać, bardziej jego małżonka i też jako małżonka kata była w tym momencie miejską urzędniczką, bowiem miasto Cieszyn, nie tylko miasto Cieszyn, ale miasta średniowiecznej Europy czerpały ogromne zyski
właśnie z prowadzenia domów publicznych. Więc żona kata to była ta najważniejsza, a jak ktoś jej podpadł, to lądował pod toporem jej męża. I w Cieszynie też będę o tym w trakcie dzisiejszego wykładu opowiadał. Były dwa przypadki, gdzie rzeczywiście dwie prostytutki cieszyńskie zostały przez cieszyńskiego kata skazane.